witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić sobie o książkach. Ja, proszę Państwa, mam różne obsesje, jeżeli idzie o książki. Bardzo powierzchowne od razu powiem, żeby tutaj nikt mnie nie podejrzewał, że jak to jakąś formę znawstwa uprawiam. Po prostu tak jakoś fizycznie ku pewnym tematom mnie ciągnie, a od innych odstręcza. Być może niesłusznie. Proszę Państwa, Uniwersytet Łódzki, zasłużona placówka naukowa, który, jak się dowiedziałem, w tym roku odebrano status placówki badawczej z przyczyn niezrozumiałych. Nie mnie to oceniać, bo nie ja tego rodzaju opinie wydaję i nie ja decyduję. Ja mogę tylko podjąć albo zrezygnować ze współpracy. Powiem tak, z Uniwersytetem Łódzkim, który nie jest placówką badawczą, współpracuję i biorę od nich książki. Z Uniwersytetem Warszawskim, który jest placówką badawczą, nie współpracuję i książek od nich nie biorę, albowiem zakup tych książek obłożony jest jakimiś takimi warunkami, że powiem tyle, zjedzcie sobie te książki. Albo wsadźcie w buty. Tak będzie najlepiej po prostu. Nie ma w ogóle o czym gadać. Uniwersytet Łódzki, fantastyczna instytucja. Nic mnie nie obchodzi, że tam są jacyś lewicowi ideologowie, dlatego że zakup książek i kontakt z wydawnictwem to jest sprawa prosta, czytelna. Pan Piotrek, który się tym zajmuje, jest osobą odpowiedzialną, poważną, realizującą zlecenia natychmiast. I rozpoznawalną po imieniu i nazwisku, a w dodatku jeszcze bywającą na targach, co powoduje, że się po prostu widzimy i możemy pewne rzeczy ustalać. A to znaczy, że system decyzji i dystrybucji jest drożny. A co za tym idzie, nie ma żadnego ukrytego drugiego dna, jak w przypadku księgarni Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Proszę Państwa, i różne rzeczy się w Łodzi wydaje i różne rzeczy się publikuje. Natomiast, no, jak mówię, mam swoje obsesje i pewnych rzeczy się trzymam i na nie zwracam uwagę. I to jest ta seria Bizantyna Lodzienzia, proszę Państwa, czyli taki tom, takie zeszyty, raczej znaczy książki, no, można to tak nazwać, realizujące publikacje dotyczące Bizancjum. To są fantastyczne rzeczy, bo ludzie, którzy to piszą, wcale potem nie muszą siedzieć na uniwersytecie i zajmować się historią, ale idą albo w menedżery, albo gdzieś na politechnikę. Sprzedawaliśmy książkę o Gwardii Wareskiej, bardzo fajną, już jej nie mamy. A teraz, proszę Państwa, o funkcji i wielkości Konstantynopola, czyli to, co mnie najbardziej interesuje, czyli port i flota. Kierownikiem badań nad historią Bizancjum jest Mirosław Leszka. Nie znamy się osobiście. Ja bardzo chciałbym się poznać z panem Leszką i różne propozycje mu złożyć. Nie wiem, jak on na nie zareaguje, bo jeszcze się z nim nie kontaktowałem, ale spróbuję to zrobić w najbliższym czasie, bo uważam, że ta seria jest po prostu ze wszystkich możliwych punktów widzenia warta odnotowania i uwagi. To są szalenie ciekawe rzeczy, ponieważ dotyczą spraw dawnych i istotnych i one zmieniają potoczny obraz historii średniowiecza, które jest przez polskich czytelników i publicystów rozpoznawane, tak? Czyli takich czasów Mieszka, Chrobrego, bo one wprowadzają ten element, którego w tej historii polscy historycy nie wprowadzali. Nie wprowadzili, bo nie wiadomo dlaczego, zapomnieli albo im się nie chciało, tak? Czyli obecność, stałą obecność polityki cesarstwa wschodniego, czy tam dla samych Greków, dla samych Bizantyńczyków, żadnego wschodniego, tylko po prostu cesarstwa rzymskiego, tak? W polityce na Morzu Śródziemnym, w polityce w Europie Południowej, w Europie Zachodniej i w Europie Środkowej i Północnej. To jest szalenie ważne. I te wszystkie aspekty tej wielkiej cywilizacji są w tych książkach ujęte. Nie można tego nie przeczytać, proszę Państwa. Ja oczywiście już po raz trzeci teraz powtórzę, mam rozmaite obsesje, a najważniejszą z nich jest flota. I myślenie o flocie. No bo jeżeli wiemy, że istniała flota cesarska, tak, i że była to flota najpotężniejsza, podejrzewam, że też najbardziej ruchliwa, to nie było tak, że wikingowie pływali na swoich szybkich i zwrotnych drakarach, prawda, a flota bizantyńska to były jakieś czołgi, tygrysy, co sunęły wolno po błocie, tak, to zapewne tak nie wyglądało, chociaż pokusa, żeby tak to interpretować, jest duża. Jakie interesy załatwiała flota cesarska i w jakich zakątkach świata?
proszę Państwa. To jest ciekawe, dlatego że jak ktoś dysponuje dużą flotą, no to nie pływa nią, przepraszam za kolokwializm, w koło komina, tak jak to niektórzy samochodami jeżdżą, niedzielni kierowcy sobie prawo jazdy kupili albo zrobili u wujka, tak? Ta flota ma określone zadania polityczne. Gdzie ona pływała, tak? No, gdzie ona pływała? Czy przepłynęła słupy Heraklesa? To jest ważne pytanie, tak? Na to pytanie odpowiedzi zapewne nie znajdziemy, ale być może znajdziemy jakieś sugestie, proszę Państwa, w tej książce. Jaka była polityka Bizancjum na morzach północnych i czy flota tę politykę realizowała? Proszę Państwa, flota i port to są szalenie ważne narzędzia polityczne. Port ze względu na to, że jest to miejsce, gdzie ściągają wszyscy absolutnie kupcy, dyplomaci, szpiedzy, oficerowie, wszystkich możliwych organizacji i hierarchii, jakie istnieją. A port, tak jak Konstantynopol, to jest po prostu jak chleb na muchę. A flota, proszę Państwa, to jest narzędzie egzekucji woli politycznej. Bez floty nie można wyegzekwować swojej woli politycznej. Dlatego Polska, dlatego Rzeczpospolita, tutaj przeskoczę do czasów nowożytnych, tak, nie była w stanie wyegzekwować swojej woli politycznej, bo nie posiadała floty. A ktoś powie, a też dostęp do morza był słaby. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dysponować flotą i żeby flota mogła przypłynąć i oddać salwę z tego 1200 dział, które tam były na tych okrętach zainstalowane, a w przypadku floty bizantyjskiej, żeby można było puścić w ruch katapulty i wyładować te kontyngenty, które się tam tłoczyły pod pokładem. Tak? Te tysiące żołnierzy, które na statkach wyruszających w świat z Konstantynopola pływały. To jest funkcja floty. Bez floty nie można mówić o egzekwowaniu decyzji politycznych. Można uprawiać gawędziarstwo polityczne i publicystykę. O, to też jest ciekawe, ale bez floty nie ma polityki. I to jest książka o flocie i o porcie, proszę Państwa. A będą też inne książki z tej serii. To już zostało bardzo mało. Ja mam chyba ze dwa egzemplarze. U Michała jeszcze jest trochę. Także jak ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Wydawca już nie ma i nie wznowi. Bo nie jest miała statusu placówki badawczej i nikogo to nie interesuje, prawda? Żeby takie fantastyczne i ciekawe rzeczy ktoś promował. Po co to komu? Tak, nie poczy. Gender lepszy. Co tam jakiś Konstantynopol, jakaś flota, głupoty. Kogo to obchodzi? Będą inne z tej serii, na pewno w mojej księgarni, bo ja już się przymierzam. Część jest wydana w językach obcych, ale tego brał nie będę, dlatego że zależy mi na tym, żeby to było dostępne wszystkim, a jak ktoś ma ochotę sobie to kupić u wydawcy, to proszę bardzo. Natomiast to, co jest wydawane po polsku, to w moim sklepie na pewno się znajdzie. Serdecznie Państwa zachęcam do przeczytania wszystkich książek z tej serii, albo do zajrzenia przynajmniej do nich i do zajrzenia na stronę Uniwersytetu Łódzkiego. Nawet jeżeli ktoś się bardzo na ten uniwersytet obraża i na jego wydawnictwo i mówi, że tam są jakieś lewicowe histerie i tak dalej. Proszę Państwa, ta seria i obecność tych treści całkowicie to wszystko niweluje i ja w ogóle nie zgłaszam żadnych uwag. I w ogóle poza tym, tak jak mówię, współpraca się układa fantastycznie. Nie ma o czym gadać. Jak ktoś sobie wypracuje taki schemat współpracy z wydawnictwem, jaki ja sobie wypracowałem z wydawnictwem łódzkim, to z innym jakimś to będzie mógł to krytykować, nie wcześniej. Zachęcam. Seria Bizantyna Lodzienzja, miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów, wczesno i średnio bizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Zbiór artykułów, redakcja Mirosław Leszka i Kirył Marinow z Bułgarii. Jeszcze raz serdecznie polecam. Dziękuję uprzejmie, do widzenia, do następnego razu.